Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób zdrada Judasza nie tylko wpisuje się w opowieść o męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale w ogóle jest integralną częścią katolickiej wiary. Zapraszam. Na samym początku składam wszystkim widzom najlepsze życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa w tych wyjątkowych dniach. Pamiętajmy przy okazji, że te liturgiczne celebracje tych dni są to rzeczy absolutnie najważniejsze. Dlaczego chcę zacząć dzisiaj moją wypowiedź od zdrady Judasza? Jak to pasuje do święta Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to ten materiał się ukaże? Otóż zdrada Judasza nie przez przypadek wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie. Jest to coś, co przeważnie jednak ludzi interesuje. Otóż jest to coś, co doskonale obrazuje całą tajemnicę złości i jednocześnie tajemnicę miłości. A więc coś, co może posłużyć za dobry obraz całego wydarzenia wokół męki Pana Jezusa, całej tajemnicy paschalnej, całej tajemnicy krzyża. O co chodzi? Posłużę się na początku obrazem wyjętym z twórczości Tolkiena. Otóż w Silmarillionie jest taka scena, w której to jedyny stwarzający świat posługuje się w tym celu niejako orkiestrą. Jest to pewna symfonia, która zostaje odgrywana i on podaje tony, dźwięki, melodie swoim stworzeniom. To są, powiedzielibyśmy, aniołowie. Tam wydaje mi się, że jest mowa o Ainurach w tej nomenklaturze mitologii Tolkiena. Podaje im te dźwięki i oni mają w ten sposób uczestniczyć w dziele stworzenia. Melkor, który jest odpowiednikiem Lucyfera, próbuje wprowadzić dysharmonię do tejże symfonii i wbija takie jak najbardziej przeszkadzające dźwięki do tejże symfonii. Co się wtedy dzieje? Otóż jedyny w tej mitologii nie kasuje tych dźwięków, nie wycina jakiegoś fragmentu, tak jak ja to mogę zrobić w tym materiale, wytnę jakiś nieudany fragment i wstawię w coś innego. Nie. On poprzez, korzystając ze swojej wszechwiedzy, korzystając ze swojej wszechmocy, sprawia, że ta wprowadzona dysharmonia zostaje obrócona w nową harmonię. Poprzez dźwięki, poprzez prowadzenie tej symfonii sprawia, że ta właśnie dysharmonia, która została wprowadzona przez stworzenie, będzie zalążkiem zupełnie nowej harmonii. Jest to doskonały opis tego, co Pan Bóg robi z cierpieniem i złem w tym świecie. Za taką pierwszą wielką dysharmonię można by uznać upadek aniołów, później grzech pierworodny człowieka, wielka pierwsza dysharmonia, która nie zostaje przez Pana Boga powstrzymana, nie zostaje wycięta, wykasowana, nie zostaje stworzony nowy rodzaj ludzki, tylko zostaje wpleciona w całą harmonię stworzenia. I to, co pierwotnie było dysharmonią, ostatecznie ma doprowadzić do nowej, większej harmonii. Innej, tak, noszącej w pewnym sensie ślady tej dysharmonii, no bo ona nie zostaje wykasowana, tylko wpleciona. Ale jednak harmonii i właśnie być może nawet piękniejszej harmonii niż ta pierwotna. Mówienie o pierwotnej harmonii jest tylko z naszej perspektywy, bo oczywiście z perspektywy Pana Boga to wszystko jest już z góry znane. Ale dlaczego piękniejsza? W Exultecie, w pieśni pochwalnej śpiewanej w trakcie Wigilii Paschalnej słyszymy, że błogosławiona jest ta wina Adama, która takiego doczekała się odkupienia, a takiego doczekała się odkupiciela, która została zmazana przez pokutę samego Boga,
Tutaj to ostatnie to już jest moje wyjaśnienie. Na początku był cytat z Exultetu. Błogosławiona jest ta wina, która takiego doczekała się Odkupiciela. A dlaczego błogosławiona? Ano bo sprawiła, że oto sam Bóg, kochający swoje dzieci, kochający swoje stworzenia, bo gdy utraciło już łaskę, to nie są jego dziećmi, są jego stworzeniem, przychodzi, staje się jednym z nas i sam odpokutuje na naszym miejscu, bo my nie jesteśmy w stanie tak wielkiej winy odpokutować. Tak błogosławiona jest ta wina, która pokazała nam, jak bardzo Pan Bóg nas miłuje. Błogosławiona jest ta wina, która była tą właśnie dysharmonią, która doprowadziła do stworzenia takiej zupełnie nowej, cudownej, wspaniałej harmonii. To jest to, co rozważamy w trakcie Triduum. To jest to, co rozważamy później w czasie zmartwychwstania Pańskiego. To jest sedno samego chrześcijaństwa. Sedno katolicyzmu, a skoro jest to sedno katolicyzmu, to jest to sedno w ogóle ludzkiego życia, bo katolicyzm jest tą drogą, którą Pan Bóg nam dał, którą mamy do Niego wracać. A więc skoro jest to nasza droga do celu, którą otrzymaliśmy od Pana Boga, to jest to istota wszystkiego, sedno całego stworzenia. Rozważamy właśnie w tajemnicy krzyża, w tajemnicy Triduum Paschalnego w tym właśnie czasie. Nie przez przypadek to są najważniejsze święta, bo tu właśnie rozważamy istotę tego, w jaki sposób my do Pana Boga mamy wrócić. To nie jest tylko takie rozważanie głęboko teologiczne o tajemnicy krzyża, która właśnie to ilustruje, tylko to jest również rozważanie o tym, jak my mamy do Pana Boga wrócić bardzo osobiście. Otóż krzyż ilustruje właśnie to zbawienie poprzez cierpienie. Zbawienie, które nie dzieje się po jakimś złu, tylko zbawienie, które dzieje się poprzez pewne zło. To jest właśnie tajemnica krzyża. Właśnie przez ten zdradziecki pocałunek Judasza, właśnie przez ten niesprawiedliwy wyrok Piłata, właśnie przez tą zawiść faryzeuszów i uczonych w piśmie, właśnie przez to Pan nasz Jezus Chrystus pokutuje za nas, w naszym imieniu. Przez to zgładzi ten grzech pierworodny i wysłuży nam zasługi, które mogą oczyścić nas z każdego naszego grzechu. Właśnie przez to zło, przez to cierpienie. Tak jak w tej symfonii, ta nowa harmonia nie zostaje umieszczona na miejscu dysharmonii, tylko wykorzystuje tą dysharmonię, żeby stworzyć nową harmonii. I to w naszym osobistym życiu. Co to znaczy w naszym zupełnie takim osobistym życiu? To znaczy, że właśnie poprzez nasze cierpienia, że właśnie poprzez te trudne doświadczenia my możemy dostąpić zbawienia, że właśnie poprzez to dobre znoszenie, cierpliwe znoszenie trudności, przeciwności, trudów, bólów, że właśnie przez to możemy dostąpić odkupienia. Możemy przez to pokutować. Możemy przez to, jeśli będziemy to znosili właśnie w zjednoczeniu z Panem Jezusem, jako dźwiganie krzyża razem z Nim, właśnie przez to możemy stać się uczestnikami boskiej natury, bo w ten sposób zjednoczymy się z tą męką Pana Jezusa. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus wysłużył nam to odkupienie, ono już się obiektywnie dokonało w męce Pana Jezusa, ale Pan Jezus zostawił nam środki, które mają nam umożliwić skorzystanie z owoców Jego męki. To są ofiara mszy świętej, to są sakramenty i to jest również ten nasz osobisty udział w tym cierpieniu Pana Jezusa, zjednoczenie z cierpieniem Pana Jezusa w naszym cierpieniu. Nasza pokuta, nasze cierpliwe znoszenie przeciwności. I o tym pamiętajmy, bo wciąż w naszym życiu tak łatwo może pojawić się ta pokusa, żeby myśleć, że jak jest mi tak dobrze i przyjemnie, jak mi się udały różne rzeczy i mogę się spokojnie pomodlić i w modlitwie modlitwa idzie mi tak dobrze i mogę pójść do kościoła i no wszystko tak jakoś się układa, to wtedy jest dobrze. Nie, nie wtedy jest dobrze. Wtedy jest dobrze, gdy my potrafimy dźwigać krzyż z Panem Jezusem. Wtedy dotykamy tej istoty naszego zbawienia. Wtedy dotykamy Pana Jezusa. Wtedy zbliżamy się do Niego. Wtedy możemy dostąpić odkupienia. Poprzez cierpienie zostaliśmy odkupieni i poprzez cierpienie
będziemy również korzystali z owoców tego odkupienia. I te obiektywne środki, które otrzymaliśmy, czyli msza święta i sakramenty, one mają dać nam siłę do tego, żeby dobrze wykorzystać to cierpienie. Pamiętajmy, Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko przez cierpienie nas odkupił, ale również wykorzystując ten grzech, ten zdradziecki pocałunek Judasza, niesprawiedliwy wyrok Piłata, zawiść uczonych w Piśmie. To zostaje wykorzystane jako okazja do tego, żeby nas do zbawienia prowadzić. Tak samo ma być w naszym życiu. Ludzkie słabości, zaniedbania, grzechy, to wszystko będzie nam przysparzało cierpienia i to właśnie mamy wykorzystać. To jest właśnie tajemnica krzyża, to jest tajemnica chrześcijaństwa, to jest istota katolickiej wiary. Krzyż święty, którego mamy dotknąć, który mamy dźwigać razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem, do czego siłę mamy otrzymać właśnie poprzez te rzeczy, które wysłużone zostały na krzyżu, ustanowione na krzyżu, jak ofiara mszy świętej. Nie ulegajmy tej iluzji, że dobrze jest wtedy, kiedy jest nam dobrze, kiedy się dobrze czujemy. Wtedy jest dobrze, kiedy potrafimy pokutować razem z Panem Jezusem, kiedy potrafimy dźwigać krzyż i wtedy w pewnym sensie tak człowiek odnajduje wtedy pokój i radość, wtedy potrafi radować się zawsze, gdy potrafi dobrze dźwigać krzyż, gdy zrozumiał tajemnicę krzyża, gdy potrafi przytulić się do krzyża i z oddaniem razem z Panem Jezusem ten krzyż dźwigać. Liturgia Triduum Paschalnego właśnie to nam pokazuje. Rozważmy, jak Wielki Czwartek Kościół Święty wspomina to, co mamy napisane w Ewangelii według świętego Jana. Pan Jezus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Do końca ich umiłował, dając im samego siebie jako pokarm. Pokarm potrzebny właśnie do tego, żeby dźwigać ten krzyż. Tuż przed swoją męką zostawia im samego siebie po to, żeby oni, uczniowie, my, żebyśmy mogli później iść naszą drogą krzyżową, żebyśmy mieli do tego siłę, żeby Go naśladować, żeby jako uczestnicy boskiej natury, jako część Pana naszego Jezusa Chrystusa naśladować to, co On za chwilę zrobi. Do końca ich umiłował. I co się dzieje za chwilę? Tajemnica nieprawości się włącza. Judasz, ten, który tak blisko był Pana Jezusa przez cały czas, ten kapłan, biskup, apostoł, który był formowany przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, zdradza. I przez znak miłości, przez pocałunek, przez symbol miłości wydaje na śmierć Syna Człowieczego, wydaje na śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. Przyjacielu, po coś przyszedł w ten sposób. Pan Jezus do niego mówi. Tajemnica nieprawości. Człowiek, który tak blisko był Pana Jezusa, zdradza Go. I znowu tego będziemy doświadczali nieustannie w naszym życiu. I od naszych najbliższych będziemy doświadczali bólu i cierpienia. I ciężar ich grzechów będziemy czasami musieli dźwigać. I to jest właśnie krzyż, który mamy w zjednoczeniu z Panem Jezusem dźwigać. I tak ta liturgia Triduum Paschalnego, gdzie przeplata się radość z największym cierpieniem. Później Wielki Piątek, czyli najciemniejsza godzina ludzkości, kiedy ludzkość dopuszcza się bogobójstwa, kiedy zabija Boga człowieka niesprawiedliwym wyrokiem oficjalnej rzymskiej władzy. Wtedy przecież dokonuje się właśnie nasze odkupienie. Wtedy przecież właśnie Syn Boży, wykorzystując te niesprawiedliwości, pokutuje i wysługuje dla nas wszystkich zbawienia. I my mamy Go naśladować, mamy wykorzystywać te niesprawiedliwości, które na nas spadają, te cierpienia, które na nas spadają, po to, żeby uczestniczyć w tym krzyżu, żeby wysługiwać łaski i dla nas, i dla naszych bliskich, i dla całego świata, naśladując to. I po swoim zmartwychwstaniu Pan nasz Jezus Chrystus na całą wieczność zostawia sobie rany, rany po gwoździach na swoich rękach, nogach i w boku. Te rany, które świadczą o tym, że On jest tym ukrzyżowanym, że On odkupił nas właśnie poprzez drzewo krzyża. Tak Pan Jezus na całą wieczność pozostaje ukrzyżowany. To pokazuje doskonale, co jest sednem naszego powrotu do Pana Boga, co jest najważniejszym motywem tej nowej harmonii. To jest nie kasowanie dysharmonii, tylko wykorzystanie jej do nowej, pięknej, wspaniałej harmonii. I to jest tak piękne, tak wspaniałe. To jest również wyjaśnienie piekła, nie tylko cierpienia, zła, grzechu, to
zostaje wplątane, wplecione w nową harmonię, zostaje ostatecznie doprowadzone do nowej, pięknej, doskonalszej harmonii, ale to jest również wyjaśnienie piekła. Ono również jest wplecione właśnie w tą nową, wielką, wspaniałą harmonię. Czasem jak słucham ludzi, którzy mówią, jak to tak może być, że Pan Bóg skazuje ludzi na wieczne potępienie, to ja sobie zastanawiam się, czy ja nie jestem jakimś patusem, czy nie myślę patologicznie, ale wiem, że nie, to mówię tak pół żartem. Dlaczego wiem, że nie? Bo widzę tą głęboką harmonię, która w tym jest i mnie piekło cieszy. To mam na myśli, gdy mówię, że zastanawiam się, czy nie jestem jakimś patologicznym człowiekiem. Mnie piekło cieszy. Cieszy mnie ono niezmiernie. Uważam, że jest ono tak szalenie potrzebne. Przecież to jest tak piękne, że dobro zostanie nagrodzone, a zło ukarane. Że cała ta złość tych, którzy tutaj na ziemi robią wszystko właśnie, żeby tą dysharmonię do stworzenia wprowadzić. Złość tych wszystkich, którzy knują, którzy psują, którzy niszczą, którzy nienawidzą, że ta złość zostanie ukarana. Przecież to jest tak szalenie potrzebne, żeby była sprawiedliwość. Pan Bóg wykorzysta tą złość, to cierpienie, tą nienawiść, wykorzysta, żeby stworzyć z tego nową, lepszą harmonię, błogosławiona wina, która takiego ma odkupiciela. Pan Bóg to wykorzysta tak, ale ciebie kara nie ominie za twoje grzechy, ale nas kara za nasze grzechy nie ominie. I mamy proste możliwości, proste środki do tego, żeby oczyszczać się z naszych grzechów, żeby pokutować za nasze grzechy. To jest krzyż Chrystusa. Ale ci, którzy tą miłość Boga, który daje się im za pokarm, zdradzają w ten sposób, że pocałunkiem wydają Syna Człowieczego. Ci, którzy nienawidzą krzyża, ci, którzy widząc, jak dobry jest Bóg, odrzucają Go i gardzą Nim i chcą jeszcze innych od Niego odciągnąć. Oczywiście, że jest sprawiedliwym, aby oni cierpieli, aby odebrali słuszną karę za swoje grzechy. I my módlmy się w tym czasie, żebyśmy potrafili nieustannie dźwigać krzyż, żebyśmy potrafili być blisko Pana Jezusa po to, żeby korzystać z tych owoców odkupienia, po to, żebyśmy my mogli na wieczność śpiewać tą Jego chwałę w niebie, po to, żebyśmy mogli w tej wielkiej symfonii, w tej wielkiej harmonii chwalić, z miłością chwalić tą harmonię, z miłością chwalić Pana Boga, Stwórcę tej harmonii, a nie być tymi, którzy będą służyli za ilustrację Bożej sprawiedliwości przez wszystkie wieki w piekle. Tu mi się zawsze włącza taka myśl apologetyczna wobec tych, którzy twierdzą, że jak to może być, że Bóg skazuje na wieczne potępienie człowieka? Jak to może być, że tak wielka kara za jakiś tutaj drobiazg? Za drobiazg nikt do piekła nie trafi. Do piekła trafi ten, kto świadomie i dobrowolnie w bardzo ważnej sprawie przekroczył Boże przekazanie, kto wzgardził swoim Stwórcą, wzgardził tymi środkami, które otrzymał, żeby oczyścić się z grzechu. Przez żal doskonały możemy się z grzechu oczyścić. Ten, kto wzgardził tym i pocałunkiem wydaje Syna Człowieczego, ten, kto wzgardził tymi środkami zbawienia, ten zasługuje na to, żeby tą karę ponieść. Jesteśmy istotami wiecznymi i będziemy przez całą wieczność dźwigali ciężar tych naszych decyzji, które za życia podjęliśmy. Jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Jest to godne człowieka. To pokazuje, może to jest dziwne, ale moim zdaniem też oczywiste, że piekło pokazuje właśnie godność człowieka. Człowiek jest czymś tak wielkim, że będzie na całą wieczność. I Pan Bóg bierze nas tak bardzo na poważnie, że odpłaca za nasze czyny przez całą wieczność. Nie ma tutaj jakiejś takiej, tak powiedzmy, banalizacji tego, co zrobiliśmy. A nie, to tam oni nie wiedzieli. Nie. Pan Bóg sprawiedliwie wszystko oceni. Ta sprawiedliwość oczywiście zawiera w sobie również miłosierdzie, bo Pan Bóg ocenia, widzi doskonale okoliczności łagodzące i On będzie potrafił to doskonale ocenić. Będzie potrafił to naprawdę wyważyć, odpowiednio sprawiedliwie właśnie ocenić. Jakże to jest pocieszające, że cała ta złość i nienawiść z tego świata zostanie osądzona, że wszystko zostanie naprawione, że sprawiedliwość na końcu zatriumfuje na całą wieczność. Prośmy Pana Jezusa w tym czasie, żebyśmy potrafili zrozumieć tajemnicę krzyża,
żebyśmy potrafili później razem z Panem Jezusem, mogli razem z Panem Jezusem triumfować w niebie, zrozumiawszy tą tajemnicę krzyża, chwaląc tą wielką, piękną, nową harmonię, która wykorzystuje tą dysharmonię, żebyśmy potrafili chwalić tą błogosławioną winę, która takiego doczekała się Odkupiciela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.